Witajcie, ja jestem Wiśnie, a w dzisiejszym odcinku omówimy modyfikację o nazwie z Życie Złodzieja. Jak to było w poprzednich odcinkach, na sam start przybliżę wam bardzo króciutką i treściwą fabułę tej modyfikacji. Aby wstąpić do stowarzyszenia, które jest największą organizacją przestępczą Królestwa, nasz bohater będzie musiał okazać się go godnym. Po długim czasie oczekiwania otrzymuje w końcu do tego możliwość i wybiera się w drogę statkiem. Oto jego zadanie, kradzież szlachetnego kamienia, o niczym więcej nie wie. Sama historia właśnie tej modyfikacji jest bardzo ciekawa. Modyfikacja starcza ponoć na 12 godzin samej rozgrywki, zawiera bardzo różnorodne zadania, jest ich ponoć 40, są to łatwe. A czy są podzielone to na bardzo łatwe i na bardziej skomplikowane zadania. Oczywiście świat wcale nie jest taki malutki. Daje dużo możliwości, mnóstwo nowych itemów, małe menu statystyk, trzy nowe możliwe do wyboru rodzaje strzał. Także system respawnu jest dostosowany do fabuły. I przede wszystkim, co mnie tutaj najbardziej zachwyca, nowe tekstury wysokiej rozdzielczości i naprawdę mod wygląda wspaniale. Z chęcią go nagram, ale na pewno jeszcze nie teraz. Jeżeli ktoś by się chciał, to będzie widział. Ale dobra, tyle właśnie z omawiania modyfikacji. Teraz przejdźmy do instalacji właśnie tej modyfikacji. Otóż sama instalacja moda jest bardzo prościutka. Mamy, raczej twórcy właśnie tej modyfikacji dali nam możliwość, czy chcemy grać z dubbingiem, czy bez dubbingu. Oczywiście, tylko że niestety dubbing będzie w wersji językowej niemieckiej. Jak wiadomo, nie każdy lubi przecież język niemiecki, więc będzie miał do wyboru, czy będzie chciał grać z dubbingiem, czy bez dubbingu. A tu różnicy wielkie nie ma, bo i tak to jest wszystko wrzucone w jeden plik i można bezpośrednio zainstalować do naszego kochanego Gothica. Oczywiście tutaj się gubię jak zwykle. Gothic 2, oczywiście klikamy sobie OK, potem klikamy sobie dalej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko powinno chodzić. Ja już mam zainstalowaną właśnie tą modyfikację, bo robiłem początkowy gameplay, pokazówkę dla pierwszej części tego odcinka, więc wszystko mi tutaj chodzi. Dobra, jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania związane z tą modyfikacją, problemy z instalacją, czy po prostu jakieś inne tam rzeczy chcielibyście mnie zapytać, to śmiało możecie pisać. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do kolejnego, który się pojawi, myślę, że już w weekend i będziemy wracać na stałe do tej serii. Dwa odcinki tygodniowo, ewentualnie nawet trzy. Wszystko zależy, ile mi się uda wygrzebać modyfikacji. Więc do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się, pa!